Ewangelia według Jana, rozdział 12. Wtedy Jezus szóstego dnia przed Paschą przyszedł do Betanii, gdzie był Łazarz, który umarł, a którego wzbudził spośród umarłych. Tam przygotowali mu wieczerzę. Marta im usługiwała, a Łazarz był jednym z tych, którzy z nim byli przy stole. Gdy Maria wzięła funt pachnidła nardowego, bardzo drogiego, namaściła nogi Jezusa i otarła je swoimi włosami, napełnił się dom wonnością maści. Wtedy powiedział jeden z jego uczniów, Judasz Iskariota, syn Szymona, który zamierzał go wydać. Dlaczego tego pachnidła nie sprzedano za 300 denarów i nie rozdano ubogim? To mówił nie dlatego, że troszczył się o ubogich, ale dlatego, że był złodziejem. Miał sakiewkę, w której nosił to, co włożono do niej. Jezus więc powiedział, zostaw ją w spokoju, na dzień mojego pogrzebu to zachowała. Ubogich zawsze wśród siebie macie, ale mnie nie zawsze mieć będziecie. Dowiedziała się więc wielka rzesza z Żydów, że jest tam i przyszli nie tylko z powodu Jezusa, ale żeby zobaczyć też Łazarza, którego wzbudził z martwych. Arcykapłani naradzali się, aby Łazarza też zabić. Z powodu niego wielu z Żydów odchodziło i zaczęło wierzyć Jezusowi. Nazajutrz liczny lud, który przybył na święto, usłyszał, że Jezus idzie do Jerozolimy. Wziął gałązki palmowe i wyszedł na jego spotkanie, wołając Hosanna, błogosławiony, który przychodzi w imieniu Pana, Król Izraela. Gdy Jezus znalazł osiołka, wsiadł na niego, jak jest napisane, nie bój się, córko Syjonu, oto twój król przychodzi siedzący na źrebięciu oślicy. Uczniowie jego początkowo tego nie zrozumieli, ale gdy Jezus został uwielbiony, wtedy przypomnieli sobie, że to było o nim napisane i że to mu uczynili. Świadczył więc lud, który był z nim, że Łazarza wywołał z grobu i wzbudził go z martwych. Dlatego lud wyszedł na jego spotkanie, bo słyszał, że to on uczynił ten cud. Wtedy mówili faryzeusze między sobą, widzicie, że nic nie zyskacie. Oto cały świat poszedł za nim. Byli niektórzy Grecy z tych, którzy przychodzili do Jerozolimy, żeby się modlić na święto. Ci więc przyszli do Filipa, który był z Betsaidy w Galilei i prosili go, Panie, chcemy zobaczyć Jezusa. Poszedł Filip i powiedział Andrzejowi i znowu Andrzej i Filip powiedzieli Jezusowi. Jezus odpowiedział im, nadeszła godzina, aby został uwielbiony Syn Człowieczy. Zaprawdę, zaprawdę mówię wam, jeśli by ziarno pszeniczne, które wpadło do ziemi, nie obumarło, samo jedno pozostaje, lecz jeśli by obumarło, przyniesie obfity owoc. Kto miłuje swoje życie, utraci je, a kto nienawidzi swojego życia na tym świecie ku życiu wiecznemu, je zachowa. Jeśli ktoś mi służy, niech idzie za mną, a gdzie ja jestem, tam będzie i mój sługa. A jeśli ktoś będzie mi służył, uczci go mój ojciec. Teraz dusza moja jest wstrząśnięta i co powiem? Ojcze, zachowaj mnie od tej godziny, przecież dlatego przyszedłem na tę godzinę. Ojcze, uwielbij swoje imię. Przyszedł wtedy głos z nieba. Uwielbiłem i ponownie uwielbię. Wtedy lud, który stał i to słyszał, mówił, zagrzmiało. Inni mówili, anioł mówił do niego. Jezus odpowiedział, nie ze względu na mnie zabrzmiał ten głos, ale ze względu na was. Teraz odbywa się sąd tego świata, teraz władca tego świata zostanie wyrzucony precz. Gdy będę wywyższony na ziemię, pociągnę wszystkich do siebie. To powiedział, zaznaczając, jaką śmiercią ma umrzeć. Ludzie odpowiedzieli mu, słyszeliśmy sprawa, że Chrystus trwa na wieki. Jak więc ty możesz mówić, że musi być wywyższony Syn Człowieczy?
kim jest ten Syn Człowieczy. Jezus więc powiedział im: jeszcze na krótki czas światło jest z wami. Chodźcie, dopóki macie światło, żeby nie ogarnął was mrok. Bo kto w mroku chodzi, nie wie, dokąd idzie. Dopóki macie światło, wierzcie w światło, abyście byli synami światła. Gdy Jezus to powiedział i odszedł, ukrył się przed nimi. Chociaż tyle znaków uczynił wobec nich, nie uwierzyli mu. Aby wypełniło się słowo proroka Izajasza: Panie, kto uwierzył naszej wieści, a komu objawiło się ramię Pana? Dlatego nie mogli uwierzyć, bo ponownie powiedział Izajasz: zaślepił ich oczy i zatwardził ich serce, aby nie widzieli oczami i nie zrozumieli sercem i nie nawrócili się, a ja, żebym ich nie uzdrowił. To powiedział Izajasz, gdy widział jego chwałę i mówił o nim. Mimo to jednak wielu z przywódców mu uwierzyło, ale z powodu faryzeuszy nie wyznawali swojej wiary, żeby nie zostali wyłączeni z synagogi. Umiłowali bowiem bardziej chwałę ludzką niż chwałę Bożą. Jezus wołał: kto mi wierzy, nie mi wierzy, ale temu, który mnie posłał. Kto mnie widzi, widzi tego, który mnie posłał. Ja jako światło przyszedłem na świat, aby nikt, kto mi wierzy, nie pozostał w ciemności. A jeśli ktoś słuchałby moich słów i nie uwierzył, ja go nie sądzę, bo nie przyszedłem, żeby sądzić świat, ale żeby świat zbawić. Kto mną gardzi i nie przyjmuje moich słów, ma swojego sędziego. Słowa, które ja mówiłem, te osądzą go w dzień ostatni. Bo ja nie mówiłem sam z siebie, ale Ojciec, który mnie posłał, on mi dał polecenie, co mam powiedzieć i co mam mówić. Wiem, że polecenie jego jest życiem wiecznym. Dlatego, co ja wam mówię, to mówię tak, jak mi powiedział Ojciec.